Proszę bardzo, proszę. Jeśli można, mam takie pytanie. W związku z tym, że Pan opowiadał o przedwojennych związanych z naszymi sojusznikami. Bo jak wiemy, Wielka Brytania znów sobie pozwoliła utajnić akta na kolejne, nie wiem, 80 lat czy ileś. I teraz powstało takie w mediach społecznościowych i w mediach głównego nurtu również taka sprawa, że 17 września Rosjanie nam wbili nóż w plecy. No. Otóż ja poczytałem sobie na ten temat, no i chciałbym Pana opinię na ten temat poznać, że kanabis niejaki, który wcześniej na Ukrainie tam się znalazł jako agent brytyjski, wziął to, co ja wiem, nie wiem, czy Pan to potwierdzi, stworzył po prostu jemu podległe wojska na Ukrainie. 12 września polski rząd opuścił kraj. Podpisany Ribbentrop-Mołotow układ bodajże był w sierpniu 23 sierpnia, a 14 pod, tak mi się wydaje, pod wpływem Anglików tenże wspomniany niemiecki agent brytyjski w mundurze niemieckim rozpoczął akcję na Ukrainie. Mało tego, w 1939 roku o 5:40 również Słowacy się przyczynili do tego morza w plecy do Polaków. I podpisany układ z Rosją Niemców stanowił o wspólnej pomocy. Dopiero 17 września podjęto decyzję o wejściu do Polski. Kiedy już na Ukrainie była rewolta, kiedy już Łotysze też nam trochę przeszkadzali, nie mówiąc już o Litwinach i Słowakach. Jak pan do tego, a jak się później okazało, wymordowanie w Katyniu 24 tysięcy polskich oficerów, to Berias zrobił. Później się okazało, że on, nie wiem czy to jest prawda, był agentem angielskim. Za to go Chruszczow po prostu skrócił o głowę. Jak się pan do tego... Proszę pana, no nie wiem, co pan czytał, bo to wydaje mi się wątpliwe, to co pan mówi. Wilhelm Canaris był szefem wywiadu niemieckiego, Abwery. Został wprawdzie powieszony, ale to za, dlatego, że Hitler go podejrzewał w 1944 roku, że wziął udział w zamachu 20 lipca na Hitlera. Ale Wilhelm Canaris w 1939 roku w ogóle nie przebywał na Ukrainie i Ukraina nie miała w ogóle żadnego wojska własnego. To był Związek Sowiecki. To po pierwsze. Po drugie, pakt Ribbentrop-Mołotow zawarty został 23 sierpnia 1939 roku. On rzeczywiście, oficjalna jego wersja to mówiła o tam dnie agresji, wzajemnej pomocy i tak dalej, ale ten pakt miał tajny protokół i ten tajny protokół przewidywał podział terytorium państwa polskiego, taki jaki wtedy, jaki po 17 września nastąpił. Podział terytorium państwa polskiego. Była ustanowiona, została okupacja sowiecka, i okupacja niemiecka na terytorium państwa polskiego. Więc Ukraińcy nie mieli z tym nic wspólnego, poza tym, że mogli jacyś Ukraińcy być w NKWD i w tym charakterze tam w tej okupacji nadzorować, ale to wszystko. To już większą rolę odegrali Żydzi na terytorium okupacji sowieckiej. Dlatego, że większość obywateli polskich żydowskiego pochodzenia przeszła na stronę wroga. A ponieważ ci ludzie mieszkali tam od setek lat, doskonale znali polskie środowiska, w związku z tym bardzo skutecznie współpracowali z sowieckim wywiadem, żeby wytropić potencjalnie niebezpiecznych Polaków
i albo ich, no czyli najpierw ich wymordować, uwięzić, wywieźć i tak dalej. Wywózki co prawda rozpoczęły się dopiero w lutym 1940 roku, ale no wcześniej były więzienia i egzekucje. Więc tak ta sprawa wyglądała. Natomiast jeśli chodzi o udział Wielkiej Brytanii w 1939 roku, to myślę, że warto wspomnieć o czymś takim, że w lipcu 1939 roku delegacja sztabu imperialnego brytyjskiego, na czele której stał generał Ironside, pojechała do Moskwy na rozmowy ze Stalinem. Ta delegacja nie miała żadnych pełnomocnic do zawarcia jakiegoś traktatu, tylko pojechała na taki rekonesans, sprawdzić, na jakich warunkach Stalin by przeszedł na stronę aliantów, na stronę brytyjską i francuską. Więc Stalin, ojciec narodów, nie powiedział nie, tylko zwrócił uwagę delegacji angielskiej, że przecież Związek Radziecki nie graniczy z Niemcami. No to jak w takiej sytuacji Armia Czerwona ma wejść w kontakt bojowy z Wehrmachtem? Nie ma możliwości. Gdyby, powiada Józef Stalin, Armia Czerwona obsadziła zachodnią granicę Polski, a to co innego. Wtedy to tak, wtedy by mogła wejść w kontakt bojowy z Wehrmachtem. Mówiąc krótko, powiedział dobrze, ale najpierw oddajcie nam Polskę całą. I delegacja brytyjska wracała z Moskwy przez Warszawę i tam chyba jakieś rozmowy z ministrem Beckiem na ten temat prowadziła. Gdybym ja był na miejscu ministra Becka, to słysząc o tym, co tam delegacja brytyjska kombinuje, uprzejmie bym ich pożegnał. Bo jeżeli i bym natychmiast wysłał depeszę do ambasadora Lipskiego w Berlinie, jakie są warunki niemieckie? Dlatego, że jeżeli już mamy być sprzedawani, to lepiej sami się sprzedajmy, niż żeby komuś dawać licencję na to, żeby nas sprzedawał. Bo jak się sami będziemy sprzedawali, to może na korzystniejszych warunkach się sprzedamy. No to tak to wygląda. Wreszcie, proszę Państwa, polityczna ocena paktu Ribbentrop-Mołotow. Tu muszę powiedzieć tak, że Hitler nie ukrywał specjalnie, to znaczy tam w tych swoich pismach i tam w takich rozmowach przy stole, właśnie sobie kupiłem te rozmowy przy stole, to bardzo ciekawa lektura, czasami śmieszna, bo Hitler tam różne kurioza wygłasza, takie monologi, ale mniejsza z tym. Otóż Hitler był przeciwnikiem traktatu wersalskiego, on w ogóle podjął działalność polityczną zaraz po tym, jak się dowiedział, że traktat wersalski został tutaj podyktowany Niemcom, bo tak to należy nazwać. No i był przeciwnikiem traktatu wersalskiego i starał się ograniczyć jego wpływ na Niemcy, ale do pewnego momentu starał się podtrzymać wrażenie, że on właściwie nie chce wysadzenia w powietrze całego traktatu wersalskiego, a tylko wyeliminowania z niego takich rzeczy, które Niemcy uważają za rażąco niesprawiedliwe. Ale w ogóle to tak, to stoimy nieugięcie na gruncie porządku wersalskiego, nie zamierzamy go obalać. Ostatnim takim momentem była konferencja monachijska, na podstawie której Hitler dostał zgodę od Wielkiej Brytanii i Francji na zajęcie Czechosłowacji. I to był, ale to był ostatni moment. Dlatego, że pakt Ribbentrop-Mołotow, ten tajny protokół do niego, dzielił Europę na strefę wpływów niemieckich i strefę wpływów sowieckich, bez pytania, nie tylko bez pytania o zgodę Wielkiej Brytanii i Francji, ale nawet bez informowania ich o tym. Więc zawarcie paktu
Ribbentrop-Mołotow stawiało przed Wielką Brytanią i Francją poważny problem. Czy przyjąć do wiadomości ten pakt, to znaczy nic nie robić, pogodzić się z nim, ale to by oznaczało, rezygnację przez Wielką Brytanię i Francję z mocarstwowego statusu. Dlatego, że jeżeli można dzielić Europę bez pytania Wielkiej Brytanii i Francji, to znaczy, że one już nie są, nie mają mocarstwowego statusu. Albo też druga możliwość, bronić tego mocarstwowego statusu siłą. I Wielka Brytania i Francja zdecydowały się na tę drugą opcję, żeby bronić mocarstwowego statusu swojego siłą, a tym łatwiej im to przyszło, że zgłosił się ochotnik, który powiedział, że gotów jest bronić tego mocarstwowego statusu Wielkiej Brytanii i Francji nawet za cenę swojego własnego istnienia. Tym ochotnikiem była Polska. Mówię o tym dlatego, że w Polsce do dzisiejszego dnia pokutuje przekonanie, że Wielka Brytania i Francja weszły do wojny w 1939 roku w obronie Polski. Odwrotnie było. Odwrotnie było. Polska, ryzykując wszystko, w rezultacie tracąc wszystko, stanęła w obronie mocarstwowego statusu Wielkiej Brytanii i Francji. To tyle. Proszę bardzo. A Słowacja wzięła udział w tym rzeczywiście. Tam zajęła parę gmin. To rzeczywiście wzięła udział w wojnie po stronie niemieckiej w 1939 roku. To prawda. No tak, no wzięła udział.